Ciotka z wujkiem co roku jeżdżą za granicę na wczasy, a po angielsku potrafią tylko mówić hello, please oraz cola, wódka, ice. Gdy byli za granicą, ciotka zacięła się w toalecie. I przez tą szparę na dole w toalecie woła help, help, help. Przybiega obsługa spytać, co się stało. A ciotka przez tą szparę na dole please, cola, wódka, ice. Aż ją później w hotelu zapytali, czy my w Polsce mamy wódkę. A ciotka oburzona, a dlaczego pan pytasz, co to za pytanie, czy my w Polsce mamy wódkę? Bo wy Polacy czasami zachowujecie się, jakbyście ją pili pierwszy raz. Ale my są z Niemiec. Germany, każdy Polak ci to powie, że my są z Niemiec. A jak mi opowiadała, jakie tam imprezy robią, mówię, ciociu, takie imprezy robiliście tam wieczorami? Marcin, jako to wieczorami, to przy śniadaniu było. Prawdziwe imprezy to dopiero wieczorem. Mówię, ciociu, to co tam się działo? Nie wiem, wywołamy zdjęcia, to pogodomy. Ale teraz, Marcin, to się nic nie przejmuj. Teraz to niech się Niemcy wstydzą. A, ciotka z wujkiem, to za granicą czują się, jakby nie mieli granic. Ale zresztą tutaj wszyscy, my żyjemy w Polsce. Każdy z nas, jak tu siedzimy, ma kogoś wśród swojej rodziny albo wśród znajomych, kogoś, kto przesadza z imprezami i z alkoholem, co? Nie. Nie? No. Powiem więcej, jeżeli ktoś z was teraz siedzi i myśli, ho, 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 co on mówi? Kto u mnie w rodzinie najwięcej pije? Kto wśród moich znajomych najwięcej imprezuje? I nie możesz znaleźć, znaczy, że to kurwa ty jesteś tą czarną owcą. Ja wiem, że w mojej rodzinie to ja jestem tą czarną owcą. Pamiętam już seria osiemnastek, te imprezy na osiemnastce. My z kolegami to myśleliśmy, że jesteśmy bogami, bo mamy dowód osobisty, możemy kupić wódkę na legalu. Jak to się skończyło? Aż wstyd opowiadać. Budzę się po takie osiemnastce. O, na golasa, obrzygane, okropne. Myślę, Marcin, masz 18 lat. Nie tak zachowuje się odpowiedzialny facet. Koniec z takimi imprezami. Następna osiemnastka, przygotowałem się. Koło łóżka przygotowałem sobie krzesełko. Na tym krzesełku przygotowałem sobie piżamkę. Żeby wiecie, wrócę zmęczony, hops piżamę, hops do łóżka. Na wszelki wypadek na kaca wodę na krzesełku. Pod krzesełkiem, bo jestem przezorny, reklamówka. Na wszelki wypadek. Budzę się po osiemnastce, narzygany do piżamy, ja w reklamówce. Dlatego mój ojciec wraz z wujkami, nie piją teraz na legalu, założyli tajną grupę do picia, która nazywa się G8. I nawet nie mają pojęcia o tym, że na ich tropie jest tajna grupa CIA. Czyli ciocia Celinka, Irena i Adelaida. Mają nawet swój tajny kod. Kiedyś ojciec mnie woła, Marcin, chodź tutaj. Co się stało, tato? Marcin, pójdziesz do wujka i powiesz mu, że Reksio wychodzi na żer. Co, tato? Reksio wychodzi na żer. Okej. Okay. Idę do wujka. Wujek, tata kazał przekazać, że Reksio wychodzi na żer. Cii, Marcin, cii. Powiedz tacie, że jastrząb teraz nie może, bo obserwuje go anakonda. Okej, okay, idę do taty. Tato, jastrząb teraz nie może, bo obserwuje go anakonda. Dobrze, Marcin, to teraz... Ho, 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 ho. Jaki Marcin? Tygrysie. Dobra, to tygrysie, pójdziesz z nami i będziesz stał na czatach. A teraz idź do wujka i powiedz, że Reksio i Szynszy czekają już przed G8. Okej. Okay. I Marcin, będziesz stał na czatach, jak zobaczysz anakondę, to wtedy zrobisz sowę. Okej. Okay. No i stoję na tych czatach pod G8, czyli garażem Gienka numer 8. Idzie.
sowa! Znaczy, anakonda! Dzień dobry, ciociu Adelaido, ale nie zdążyłem. Ciotka wpada do garażu. Pu! Mam was, pijecie wódkę. Czwórka mam ich, suspect i capture do you copy? Need backup, need backup. Moja matka wpada przez okno. Po! Puddy wódka! On the ground! Irena, Irena, to nie tak. My tylko wódką czyściliśmy silnik do kosiarki. Gene, kurwa, nie pogrążaj nas. Ty nie masz kosiarki, ty mieszkasz na bloku. Panowie. Dlatego z ukrywaniem się picia najlepiej zrobić mój, jak mój dziadek. Najebany non-stop, babcia nigdy nie poznała, bo nawet nie miała porównania. Dziękuję wam bardzo. Subskrybujcie mój kanał na YouTubie. Kochajcie mnie na Instagramie. Polubcie mojego Facebooka. Podbijajcie moje aukcje na Allegro. Muskajcie mnie po plecach. Komornikowi nie zdradzajcie miejsca mojego pobytu. Dziękuję wam. Marcin Zmieniewajciech.